Stocznia imienia Lenina. Niedziela 31 sierpnia. Od wczesnych godzin rannych oczekiwanie na ostateczne podsumowanie rozmów o warunkach zakończenia strajku. Komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego i prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy podpisują porozumienie po ostatniej rundzie rokowań. Doniosłe wydarzenie w najnowszej historii Polski, kładące kres poważnemu konfliktowi społecznemu, rozwiązanemu poprzez trudne otwarte rozmowy i negocjacje, zostaje owacyjnie przyjęte przez wszystkich zebranych. Na ekranach telewizji śledziła tę chwilę cała Polska. Poniedziałek, 1 września, godzina 6 rano. Znamienny, choć przypadkowy zbieg wydarzeń. Rano, 41 lat temu, krążownik hitlerowski Schleswig-Holstein z salwami na Westerplatte rozpoczął II wojnę światową. Dziś robotnicy Gdańska powracają tłumnie do pracy. Ożyły zamarłe ulice Trójmiasta. Ruszyła komunikacja miejska. Z oddechem ulgi i uznaniem przyjęto powrót normalnego rytmu życia i pracy. Wspólnymi siłami trzeba nadrobić straty, wykonać i utrwalić zasady osiągniętego porozumienia.